Siema, siema, z tej strony Modelowo, a w dzisiejszym odcinku Horse, bo dawno, dawno, bardzo, bardzo dawno nie było. A w dzisiejszym odcinku będzie się oj dużo działo. A na początku pochwalę się moim nowym kucykiem. Jest to ta pani. Jest to kasztanowata tobianomaść. I to jest 3% na tą panią. Ja ją wylicytowałam za 1300. No, coś takiego. W sensie nierówne te 300, tak 300 coś. No, 1300 coś za nią dałam. Za tyle ją wylicytowałam. Jest naprawdę ładna i myślę, że jak urośnie, to będzie jeszcze piękniejsza i będą z niej piękne źrobaczki. No, i ogólnie to tak. Pomijając tego źrobaczka, no to jest ta nowa aktualizacja Uderz wakacje na plaży. I to chodzi o to w tym. Teraz wam nie pokażę, no ale ogólnie za to się dostaje te skrzynki i teraz mogę sobie otworzyć dwie te skrzyneczki, więc najpierw tą brązową sobie otwórzmy. I tu nam się losuje. No i mamy kaloszki, a mamy tak blisko pieniędzy. Dobra, zdobądź, zdobądź. I mamy teraz tą złotą. Mam nadzieję, że skoro to złote, to będzie coś lepszego. Oj, chyba nie. Mamy konika morskiego, rzadkie. No i teraz mamy takie coś, skrzynię ze znakiem zapytania. I teraz tu jest coś takiego. Myślę, że wiecie, o co w tym chodzi. No to po prostu robimy tak. I tutaj mamy pozostałe ruchy i po prostu, no, tym więcej jest tych obrazków, to tym więcej się punktów dostaje i za te punkty się dostaje ta skrzynia. Tutaj widzę, że to fioletowe ma dużo punktów. Teraz te gwiazdki, więc sobie to zróbmy, to otwórzmy to, nie? To może teraz krawik fioletowy. Teraz gwiazdki mają najwięcej. No i teraz to. No i teraz dajmy tą rakietę. I teraz, no, dostaliśmy skrzynię. I tą skrzynię nie możemy teraz otworzyć. Możemy otworzyć za te przyspieszacze. Ja mam tych przyspieszaczy 5, więc no, otwórzmy te dwie skrzynie za to. Aha, już nie mam. Okej, okej. Nie wiem, co tu się zadziała, ale dobra, złota skrzynia, otwieramy. O, punkt dorastania, aż 4 rzadkie. Bardzo nam się to przyda. No to teraz jeszcze raz to sobie zrobimy. Zrobimy sobie to jeszcze kilka razy i przejdziemy do innych rzeczy, bo ja z tych skrzyni mam kilka takich petard, że po prostu ten odcinek będzie... Dobra, no to... Robimy sobie tu to... To... Mało mamy tych ruchów, więc musimy się postarać. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to 6 jest więcej. Teraz to. Nie mamy żadnych rakiet. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj. Kurde, to jest... Dobra. Głupia jestem, nieważne. To teraz te kraby. I ostatni ruch. Tu mamy 4. Tu też mamy 4. Zróbmy to z góry. Wygrywamy złotą skrzynię i te jakieś pucharki, ale to chyba się nic nie liczy, te puchary. Oczywiście nie mogę już otworzyć, więc robimy sobie ostatni raz to. Teraz mamy takie inne. Dobra, fiolet, a mogę to zrobić. Dobra, to. To. To teraz. I coś, żeby dużo punktów nam dało, no ale tutaj najwięcej to jest 3 z tego, co ja widzę. No to weźmy te gwiazdki. Teraz te ośmiorniczki i mamy ostatnie dwa ruchy, no to te kraby. No i weźmy też te kraby, no bo po prostu. No i teraz mam skrzynię. Trzy skrzynie, tutaj mam jakąś taką fajną fioletową, ona chyba jest mega rzadka. Mam brązową, złotą i fioletową, to jest pewnie jakaś emeraldowa czy coś. No i to sobie tworzymy na następnym odcinku, bo już nie mam tych przyspieszaczy.
No to teraz pokażę wam, co ja dostałam z tego, jak robiłam sobie to poza odcinkiem, sobie w to pykałam, to pokażę wam, co wygrałam. Wygrałam jajo tego Fanesa, ale to dzisiaj nam się nie przyda. Ale mamy tak, jabłko vintage, to nam się przyda, bo coś fajnego z tego zrobimy. Ale najważniejsze w dzisiejszym odcinku jest to. Duch wędrowca 7 mórz. Spraw, aby twój koń przybrał wygląd konia wędrownego z kolekcji 7 mórz. W twoich zapasach 1. Ja to właśnie mam z tych skrzyni, więc wybierzemy sobie teraz konia. Więc... chwila, bo ja muszę zobaczyć, jak się ten koń nazywał, bo ja bym chciała to użyć na takim koniu brzydkim, którego mi się maść po prostu nie podoba, nie? Bo po co mam na to używać jakiegoś ładnego konia, jak może być też ten magiczny koń jakiś brzydki. I ja tu chciałam, o, na tej typiarce, na tequili, moim zdaniem ona jest tak brzydkim koniem. Ja nie lubię gniadoszków, nie? W sensie nie wszystkich, bo niektóre są śliczne. Ale ona w tej grze wygląda tak okropnie. I w ogóle też jest taki jakiejś dziwnej rasy. No kota, ma 1 rok 10 miesięcy. Ma dużo przed sobą. Ale wygląda jakby miała kurde 20 lat. Masakra. Dobra, no to sobie teraz ją, no, przekształcimy. Dobra, wybierz konia. A, i pokażę wam, jakie można z tego ogólnie mieć te konie. Tutaj mamy jakiegoś, ja nie umiem tego przeczytać, no, ale mamy tutaj jakiegoś pomarańczowego zielonego, pomarańczowo-zielonego, różowo-fioletowego, niebiesko-czerwonego, zielono-zielonego, niebiesko-żółto-zielonego. To jest bardzo dużo kolorów. I tutaj mamy tego Pacifico. To mu w ogóle łeb urwało, ale dobra. Ja bym chciała tą Indianę, ale pewnie jej nie dostanę, nie? Dobra, wybierz konia. Tequila. Dobra, mamy tutaj tą brzydulę. Użyj. O mój Boże! Dostałam tego, co tak bardzo chciałam. I teraz widzę, że to jest koń Syrena, Boże święty. Ej, myślałam, że ona jest ładniejsza, ale jak ja patrzyłam na to, co można dostać, no to... no ona była najładniejsza, nie? Mi się przynajmniej najbardziej podobała. Serio fajna ona jest. Ładna, ładna. No to teraz użyjemy sobie jabłka vintage. Tak. I to będzie na tej... na tej pani, a raczej na tym panu. Panu, tak. Na tego typiarka. No bo to jest ogólnie ogierek. On ma ogólnie kamień filozoficzny, czyli nigdy nie umrze. Bo to był ten początkowy koń, fiordzik. Bo jak? Ja zaczynam od fiordów. Ale dobra, to jest akurat nieważne. Więc moje zapasy. I szukamy tego jabłka vintage. Tu jest. Wybierz konia. Kurde. Tu, o, ja mam w zapasach, co ty gadasz, typiaro? Dobra, mamy. Aha, bo to takie coś. Co to ma być? Myślałam, że to będzie może takiego ładnego tego konia, no. Kurde. Dobra, to ja się zastanowię poza kadrem i dam wam znać. Ja, kochani, stwierdziłam, że no, wezmę fiorda, no bo fiord niech zostanie tym fiordem. Ogólnie teraz ten koń ma tą maść, więc no nie będę tej brała. Ta moim zdaniem jest za jasna, a te to są takie no typowe, nie wiem, czy one się nie wyróżnią, ale nie podobają mi się. Zawsze mi się podobała ta, ale on jest tej maści i ta mi się podobała, a tej maści nie jest, więc weźmiemy tą, bo te kuce, te inne konie po prostu masakra, one wyglądają okropnie, więc weźmiemy po prostu tą maść. No i teraz ma zmienioną maść na taką, jaką zawsze chciałam, więc się cieszę. I wygląda pięknie. Więc teraz, co jeszcze my chcieliśmy zrobić?
bo ogólnie no, na tym odcinku miało się dużo dziać, ale już zapomniałam, co chciałam zrobić. Krew meduzy. Możemy zrobić Pegaza, ale Pegaza robić jeszcze nie będziemy, bo on nie ma na to ochoty. Coś tutaj było fajnego. Chwilę muszę to znaleźć. Ogólnie znalazłam coś takiego. To jest upominek Hesty. 100% gwarancja urodzenia jednorożca. No i to jest ogólnie opis taki. Przeprowadź krycie bez rozpoczynania sesji krycia jednorożca. Dotyczy następnego krycia twojej kleczy, zaczynając od 2 lat i 6 miesięcy. Ja ogólnie nie wiem, czy to chodzi o to, że użyję na jakimś koniu i od razu będzie źrebak jednorożca, czy ten koń się zmieni w tego jednorożca, więc może dzisiaj sobie to podejmujemy, ale znalazłam o to. Maść tęczowa. Możemy zrobić z jakiegoś konia, konia tęczowego. Może być czerwony, znaczy tak, może być tęcza, czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo i fioletowy. Ale ponownie muszę do tego wziąć jakiegoś takiego gorszego konia, bo jak mam jakiegoś konia z ładną, rzadką maścią, to nie będę na nim tego po prostu testowała, żeby nie tracić tej maści, więc ja tutaj wybiorę jakiegoś takiego brzydszego konika. I ogólnie zrobimy nowe gospodarstwo hodowlane na te magiczne konie i te takie, no nierealistyczne, nie z tymi normalnymi maściami, czyli to będzie, no, na jednorożce, no, na tego konia syrena, na tego kolorowego konia i tego typu. No to tutaj po prostu no, zrobię taką ogólną nazwę magiczne konie, a też to będą ogólnie, które no, nie mają tych realistycznych po prostu maści. No. Potwierdź. I potem tutaj dodam te konie. Więc no ja idę znaleźć jakiegoś brzydula, żeby zrobić go na pięknego, kolorowego konia. Dobra, mam takiego kunia, ogierka, 5 lat, w brzydkiej maści. Holenderski koń gorący kwestii, nie podobają mi się te konie w tej grze, więc użyjemy na nim tego, no, ale on ma za zbyt skomplikowane imię, więc muszę mu zmienić to imię, żeby łatwo było mi po prostu go znaleźć, więc no. Tak, bardzo łatwa nazwa. I teraz idziemy zrobić na nim kolorek. To chyba też będzie losowo, chciałabym indygo albo fioletowy, niebieski. Na pewno nie tą tęczę, bo ona wygląda, no, niezbyt ładnie. Dobra, moje zapasy. Dobra, to tu. Szkoda, że się tego nie da wybrać. Dobra, i tutaj widzę, że daje też jakieś bonusy, ale w sumie na te bonusy szczerze nie patrzę. Dobra, no to wybierz konia. Dobra, to jest ten brzydal. Użyj. Zobaczmy, co może być niebieski. Jest git. No, niebieski do szarego wymiaru git pasuje. Zobaczę ogólnie teraz, czy... No mam jakieś jeszcze tam te bonusy, te takie, no żeby te konie były jakieś takie fajne. I jak tak, to się do was odezwę, a jak nie, no to po prostu będzie okaże ten odcinek. I stwierdziłam, że spróbujemy zrobić ten upominek Hesy na jakimś koniu, czyli tego jednorożca. Mówiłam tam, że nie wiem, czy to się urodzi od razu jednorożce, czy po prostu jakoś się stanie jednorożcem, więc stwierdziłam, że zrobimy to na jakimś koniu, który jest ładny, w miarę ma ładną pozę. I ogólnie, no to będzie ten koń. Ogólnie jakbym go straciła, no to jakoś bardzo szkoda by mi nie było. Więc jak no nie będzie z niego tego jednorożca zbyt pięknego, no to też się nie obrażę. A jak będzie, no to spoko. Więc idziemy na nim testować to. Więc no. I to chyba już będzie ostatnia taka magiczna rzecz, którą to będziemy robić. Bardzo szukamy tego konia. Aha, bo ona jeszcze chyba koni nie może pokryć. Czy co? W sensie, że ona jeszcze nie może być w ciąży, bo ja tego nie przeczytałam, to nie będziemy robić jednorożca. Ale spokojnie, spokojnie. Coś jeszcze na tym odcinku będzie. Więc... Oj, nie magiczne konie, tutaj klikła. Nie, tu nie. Pozostałe konie, o. I mamy tutaj tego konia takiego wodnego, o. Ona. I ona jest w ciąży. I brakuje jej dwóch postarzeń, żeby urodziła. Ona ma ten krew meduzy i te żywioły. Więc jest jednocześnie tym i tym, bo do tych żywiołów ogólnie były jednorożec chyba dodane, albo ja jej dodałam te skrzydła, nie pamiętam. No, ale no fajnie. No ładnie ona w miarę wygląda, dobra, postarzymy ją, bo ona ogólnie ma zrobione USG, czyli USG się robi w 8 miesiącu w tej grze, czyli jeszcze 9, 10, 11, 12, czyli dwa postarzenia. A więc postarzmy ją. Ogólnie źle, tak nie będzie zbyt piękny, bo to będzie no kota. Musimy ją dać do ośrodka, będzie to ogólnie no kota, czyli ten koń, którego zrobiliśmy, tego konia syrenę. Więc no, tego konia syrena robiliśmy z tej rasy, no i ona jest brzydka i to też będzie gniada, ciemno gniada, więc ja po prostu sprzedam. No bo jej nie potrzebuję. No więc mamy tego brzydala. I no, super. To jest jeszcze ogier, bo jakby była klacz, to jeszcze by się mogła przydać. Musimy dać przyrostek, może ktoś ją kupi. Sprzedamy ją szybko od razu.
sprzedaj, aukcja, no, cyk. Pewnie jedna więcej tej kasy, bo pewnie nikt nie będzie jej chciał kupić, no to... Nie pamiętam, czy właśnie jak nikt nie kupi konia w tej grze, to czy on się sam sprzeda, czy wróci do mnie. Nie pamiętam, ale zróbmy na 1000, bo pewnie taki nikt nie kupi. A jeżeli to będzie tak, że jak nikt nie kupi, to po prostu ona sama się sprzeda, tak no, po prostu zniknie i tak na nie dostanę pieniądze, co się bardziej na to opłaca. Mamy to z przynajmniej. No okej, okay, ona jest sprzedana. I coś jeszcze chciałam, nie robić na tym odcinku, ale już nie pamiętam co. Ogólnie, ja bym chciała mieć jakiegoś fajnego arabka w tej grze, serio. Jak ktoś z was ma jakiegoś fajnego arabka, to niech napisze pod filmem. Twoje komentarze nie będą wyczule. I no. Ogólnie pokażę wam tutaj moje gospodarstwo, hodowlane kucyki szotlandzkie, ponieważ ja bardzo lubię hodować kucyki szotlandzkie. Tak. No i ogólnie tutaj mamy tego kryma. To nie jest z mojej hodowli, no ale mam jego. To on ma 1% na maźnie, jest po prostu super. No i ogólnie to tak. No... To my będziemy już ogólnie kończyć ten odcinek, no więc z mojej strony to wszystko i pa pa!